Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Panie. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramionach, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi. Albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Poruszająca, bardzo poruszająca jest ta dzisiejsza Ewangelia. Ale poruszająca nie w znaczeniu, że nas wzrusza, poruszająca w znaczeniu, że nami wstrząsa, a można nawet wręcz powiedzieć przeraża. Chciałbym, moi drodzy, w tym zatrzymaniu się nad dzisiejszym słowem, zwłaszcza nad słowem z Ewangelii, chciałbym podzielić się takimi dwiema kwestiami, uwagami, refleksjami. Po pierwsze, zauważmy, jak ewangelista Mateusz w tym fragmencie dzisiejszej Ewangelii, jesteśmy w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, 12 pierwszych wierszy tego rozdziału Ewangelii, jak ewangelista Mateusz ułożył ten fragment Ewangelii. Bo widzimy, że ewangelista, zanim podaje naukę Jezusa, zanim przedstawia te zasady, do których Jezus przestrzegania będzie zapraszał swoich słuchaczy, najpierw przytacza słowa Jezusa na temat ówczesnej rzeczywistości religijnej, na temat autorytetu i władzy. Dość obszerny to jest opis tych autorytetów ówczesnych religijnych. To jest ta pierwsza kwestia, nad którą chciałbym się zatrzymać. A drugie to pewne spostrzeżenie w tym krótkim fragmencie dzisiejszej Ewangelii, żebyśmy zobaczyli, jak w tym krótkim fragmencie zmienia się, a raczej zawęża się perspektywa odbiorców słów Jezusa. Bo słyszymy na początku tego fragmentu, że Jezus przemówił do tłumów i do uczniów, a fragment ten, dzisiejszy fragment, kończy się zwrotem skierowanym do jednostki. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Możemy tu zobaczyć w tym krótkim fragmencie pewien ruch, ruch w głąb. Poruszamy się w głąb. Od grupy do jednostki, od tłumu do osoby, od tego, co ogólne, do tego, co szczególne. Więc może najpierw to, co po pierwsze, ten opis rzeczywistości religijnej, autorytetów, tych, których
w Ewangelii, zasiadli na katedrze Mojżesza ci właśnie, podkreślenie tych autorytetów, władzy. I nie trzeba nikogo do tego przekonywać, bo to jest słyszalne, to łatwo możemy wyczytać, że Jezus nie zostawia przysłowiowej suchej nitki na przywódcach religijnych, nauczonych w piśmie i faryzeuszach. Opis, Jezusowy opis ich postaw jest wręcz odstraszający, przerażający. Jak się słucha tego, co Jezus o nich mówi, to naturalnym u każdego chyba jest reakcja, że trudno jest takim ludziom zaufać, trudno przekonać się do głoszonych przez nich prawd, a jeszcze trudniej podejmować wyzwanie, aby iść za tym, co oni głoszą. W tym krótkim fragmencie, w tym opisie, w dalszym fragmencie tego samego rozdziału mamy jeszcze szereg innych uwag jezusowych, szereg biada, które wypowiada w stronę uczonych w piśmie i faryzeuszów, ale zatrzymając się na tym krótkim fragmencie, możemy zobaczyć w tym krótkim fragmencie takie spiętrzenie wielu czasowników, taka swoista kumulacja tych czasowników, coś, co może wywołać w czytelniku albo w słuchaczu jakiś rodzaj napięcia, niepokoju, jakiegoś rodzaju rozedrgania, czy wręcz nawet zadyszki. Bo przecież słyszymy, mówią, ale sami nie czynią, wiążą ciężary, kładą je ludziom na ramiona, palcem ruszyć ich nie chcą, uczynki spełniają w tym celu tylko, żeby się pokazać, rozszerzają filakterię, wydłużają frędzle u płaszczów, lubią zaszczytne miejsca na ucztach, pierwsze krzesła w synagogach, chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Wow. To jest obraz tych, którzy zasiedli na katedrze Mojżesza. Ale to także obraz tych, którzy zasiedli czy zasiadają na różnych innych katedrach, również na katedrach chrześcijańskich. Oj, drodzy, taka jest rzeczywistość. Taka była i taka jest rzeczywistość. Tak było za czasów Izraela. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi proroka Malachiasza mamy bardzo podobny ton, bardzo podobne słowa. Prorok mówi do kapłanów, do was kapłani odnosi się polecenie. Zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście przymierze. Więc z mojej woli jesteście lekceważeni, macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. Tak było w czasach Izraela. Tak było w czasach Jezusa, o tym jest dzisiejsza Ewangelia. Tak było też w czasach Pallotiego, o tym trochę usłyszeliśmy dzisiaj przed południem i tak jest również dzisiaj. Bo gdy Kościół zmaga się ze swoim grzechem, a przez to zaprzecza swojej misji, za każdym razem jest to obraz prawdziwy, jest to obraz realny. Obraz, który odsłania to, co tak pięknie teologicznie powiemy, mysterium iniquitatis, tajemnice nieprawości, tajemnice niegodziwości. Tę tajemnicę, która potencjalnie drzemie w każdej ludzkiej istocie, w każdym z nas. Tajemnica nieprawości. I ta dzisiejsza Ewangelia sugeruje nam, kiedy podejmuje temat autorytetu tych, którzy są przewodnikami, którzy są nauczającymi. Ta dzisiejsza Ewangelia sugeruje, że każdy, kto chce uchodzić za autorytet, każdy, kto chce pomagać drugiemu człowiekowi, każdy, kto chce być dla niego towarzyszem w drodze, przewodnikiem, tłumaczem spraw duchowych, kierownikiem, czy używając słów tych jezusowych z dzisiejszej Ewangelii, kto chce być nauczycielem, ojcem, mistrzem, musi zapomnieć o tym, czego chce i o tym, by przypisywać sobie takie właśnie określenia. Jezus dziś mocno przestrzega przed pokusą stawania się tak zwanym lepszym od innych poprzez li tylko rolę czy funkcję, którą się spełnia, którą się wypełnia. Bo towarzyszem w drodze może być tylko ten, kto sam przeszedł drogę i ma świadomość, że wciąż idzie.
przewodnikiem tylko ten, który nie jeden raz przemierzył trasę i nie jeden raz poznał smak zagubienia i konieczność odzyskania, odszukania drogi, szlaku. Tłumaczem spraw duchowych tylko ten, kto sam uczył się najpierw alfabetu ducha, a potem cierpliwie wsłuchiwał się w słowa, niekoniecznie do końca je rozumiejąc. Kierownikiem może być tylko ten, który sam najpierw pozwalał się prowadzić. Nauczycielem czy mistrzem może być tylko ten, kto sam był wpierw uczniem, a ojcem może być ten, kto sam był wpierw dzieckiem, synem. Jezus dziś mówi wyraźnie, jeden jest wasz nauczyciel, jeden jest mistrz, którym jest on sam, Jezus Chrystus. Wszelka więc taka nasza ludzka forma próby wchodzenia w rolę, w funkcję, w pozycję, bez pokory, bez niezmiennej świadomości bycia uczniem i bycia wciąż w drodze, bez doświadczenia własnej słabości, bez jednakiej otwartości na sukces i porażkę, bez zgody, takiej dojrzałej zgody na swoją niewystarczalność, prowadzi zawsze do obłudy. To jest taka prosta droga do obłudy, do hipokryzji. Wszelka forma bycia tym, w cudzysłowie, lepszym, tym mądrzejszym, bez takiego prawdziwego, rzeczywistego, osobistego przeżycia, bycia wpierw umiłowanym, powołanym, wybranym, kończy się zazwyczaj faryzeizmem, kończy się jakąś uzurpacją doskonałości, ląduje zazwyczaj w próżnej chwale, zresztą, która nigdy nie pozostaje nasycona. Jeden z ojców Kościoła, Grzegorz z Nyssy, w Żywocie Mojżesza na pytanie pewnego mnicha o to, jak być doskonałym, odpowiedział, że punktem wyjścia wszelkiej drogi ku doskonałości jest dogłębna świadomość, że nigdy nie można stać się doskonałym. Dogłębna świadomość, że nigdy nie można stać się doskonałym. A wy wszyscy jesteście braćmi. Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. To jest marzenie Jezusa. To jest marzenie Pallotiego. Marzenie z pewnością tych, którzy są przejęci synodem o synodalności. To marzenie rodzi się w sercu Ojca, wypływa z Jego czułej, Jego miłującej troski o każde dziecko, jest zaczynem więzi z Nim, z nami samymi, z braćmi. To marzenie trwa i owocuje w każdym, kto w sobie doświadczył, kto przeżył, kto codziennie na nowo odkrywa swoją przynależność, swoje synostwo. Ktoś, kto zabiega o więzi życzliwe, czułe, karmiące, życiodajne. Braterstwa nie można zbudować tylko ludzkim wysiłkiem. Nie można zaplanować, nie można zaprogramować, nie można określić umową, nie można zadekretować, nie można wymusić, nie można narzucić. Braterstwo, komunia, synodalność, współpraca, jedność, zjednoczenie, to zawsze pozostaje dar, jest darem, dar Ojca, Syna i Ducha, dar trójjedynej miłości. Tak to przekazał nam Pan Jezus, tak to odczytywał święty Wincenty Pallotti, tak to odkrywamy dzisiaj. Jesteście braćmi, to znaczy również posiadacie jednakową godność, zasadniczą równość. Jak w Trójcy, każdy jest sobą i wszyscy są jedno. Różnorodność bez pomieszania, jedność bez jednakowości, współzależność bez uległości. To dopiero tworzy współtowarzyszy, to dopiero tworzy współpracowników.
To pierwsza refleksja. A druga, ta, która jakoś mnie zatrzymała, to wspomniane już zawężenie perspektywy odbiorców, tych słuchaczy Jezusa. Gdzie na początku do tłumów, do uczniów, a potem kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. To słowo kto, króciutkie słowo, trzy litery, kto. Kto to osoba, to pojedyncza istota. Kto to ty, kto to ja. Tak też jest w naszym życiu, że ważne są autorytety, ważni są przewodnicy, ważni są kierownicy, ale ostatecznie każdy z nas przechodzi swój własny, indywidualny, osobisty proces stawania się uczniem, stawania się synem czy córką ojca. Każdy z nas sam rozeznaje, każdy z nas sam podejmuje decyzje zgodnie z własnym sumieniem. Każdy z nas jest kochany, kochany inaczej i inaczej wyraża swoją miłość. To Jezusowe zwrócenie się do pojedynczej osoby, kto, jest taką swoistą zachętą do tego, aby sięgać, aby pielęgnować własne, indywidualne, osobiste doświadczenia, aby wsłuchiwać się w głos Ducha, który przemawia w głębi naszego serca, mojego serca, twojego serca. To też zachęta do tego, aby dorastać do takich swoich samodzielnych, wolnych, odpowiedzialnych decyzji, by dojrzewać do przeżywania Ewangelii w sposób sobie właściwy, jedyny w swoim rodzaju, taki mój, indywidualny, osobisty. Największy z was niech będzie waszym sługą, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Można głosić i nakazywać to, co się wcześniej przeżyło. Można stawać się dla innych nauczycielem, mistrzem, pozostając jednocześnie uczniem, wychowankiem, podopiecznym jedynego mistrza. Można służyć i sprawować władzę, pamiętając, że jedno i drugie jest tylko formą wyrażenia tożsamości syna, tożsamości córki. Można i trzeba marzyć i spełniać marzenia o braterstwie, o jedności, o komunii, o synodalności, usłyszawszy wcześniej, o czym marzy Ojciec i wpatrując się w Jego sposób działania. Można, moi drodzy, i trzeba. By tak się też działo w nas, między nami, w naszym życiu, na koniec tej refleksji prośmy słowami dzisiejszego psalmu. Ten psalm dzisiejszy jest jednym z piękniejszych opisów człowieka. Jest opisem, który jak w soczewce skupia dzisiejszą mowę Pana Jezusa. Jest jednocześnie niejako ikoną samego Jezusa. Pokazuje człowieka, który poznawszy samego siebie, doświadczywszy nieskończonej miłości, miłosierdzia Ojca, zasmakowawszy również poniżenia i wywyższenia, stał się mistrzem, nauczycielem, apostołem, liderem, sługą, bratem, gotowym do komunii z każdym, gotowym do komunii wszędzie, gotowym do komunii na wszelki możliwy sposób. Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie ani o to, co przerasta me siły. Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę, jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki. Amen.